4 października odbyła się 39. sesja Rady Miasta. Na początku spotkania emerytowany już pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej Eugeniusz Zaniewski otrzymał z rąk burmistrza honorową odznakę i legitymację za zasługi dla energetyki. Odznaczenie to przyznawane jest przez ministra energii. Bardzo panu dziękujemy w imieniu całej społeczności lokalnej. Reprezentuję ją jako burmistrz. Mam sposobność, przyjemność i zaszczyt pogratulować panu za te lata, tych lat i podziękować. Praca dla wspólnego dobra. Wszystkiego najlepszego. Eugeniusz Zaniewski przepracował w ZEC-u 35 lat, a przez ostatnie 20 pełnił funkcję kierownika działu technicznego. Uczestniczył w budowie i rozbudowie ciepłowni miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej, zajmował się rozwiązywaniem technicznych problemów i organizacją zmian mających na celu uzyskanie lepszych efektów ekonomicznych i ekologicznych w ciepłowni. W dalszej części obrad radni podjęli zmiany w uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Jednogłośnie wyrazili też zgodę na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu Od Bierności do Aktywności w ramach programu wspierania walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Rada przyjęła również uchwały zmieniające sieć szkół miejskich. Zgodnie z niedawną reformą edukacji zniesione zostały gimnazja, a zastąpiły je 8-letnie podstawówki. Dlatego też ostrowskie zespoły szkół przekształcone zostały w szkoły podstawowe. Przy okazji radni pytali, ile ta reforma kosztowała nasze miasto. Burmistrz wyjaśnił, że gdy wprowadzano poprzednio w 1989 roku, na bazie zasobów lokalowych podstawówek zbudowano sieć gimnazjalną. Wtedy kosztowało to niewiele, bo nie wiązało się z budową nowych szkół. Dziś wracamy do poprzedniej organizacji, stąd też wydatków praktycznie nie było żadnych. Są inne koszty, drodzy Państwo, ale one wynikają z oczekiwań społecznych i to nie z Mazowsza, nie z Ostrowi, tylko z całego kraju, żeby obniżać ilość uczniów w klasach. To się z roku na rok i to przez lata dzieje. Różnymi metodami, a ostatnio to już po prostu wprost dano zapis w rozporządzeniu, że ma być klasa do 25 i jeszcze wzmocniono nadzór, między innymi nad tą sprawą ze strony kuratorium. To w liczbach to nam może przyniesie koszty, chociaż dobrze wiemy, że rząd za to płaci. Natomiast w sensie wychowawczym i edukacyjnym to przyniesie w długiej perspektywie zyski. Z tym, że kontrowersja polega na tym, że koszt już widać, a efektu edukacyjnego i wychowawczego nie widać w tej chwili. Burmistrz dodał, że też z uwagi na orzeczenia o kształceniu indywidualnym, ostrowskie szkoły musiały nawet zatrudnić dodatkowych nauczycieli. Reforma edukacji w naszym mieście przebiegła więc bez większych problemów i niesnasek. Obsługą placówek nadal będzie zajmować się Centrum Usług Wspólnych. W mediach było dużo informacji o tych kłopotach związanych z reformą, ale zwróćcie Państwo uwagę, że te głosy w tej chwili, no miesiąc minął, to jakoś niespecjalnie słychać. W stosunku do tego, co było w marcu, w lutym, w maju. Więc generalnie ta reforma w skali kraju to jest potężna reforma organizacyjna, jednak no nie spowodowała tego gremialnego zwalniania, jak to straszono tam jakiś czas temu. Mało tego, ministerstwo obliczało, że w skali kraju tych etatów de facto będzie więcej. No to nie było wróżenie z fusów, tylko z informacji z samorządów. I to na naszym przykładzie to się pojawia. Będąc przy temacie oświaty, poruszono sprawę budowy nowej szkoły i przedszkola na miejsce Małej Jedynki przy ulicy Partyzantów. Radny Równy wyraził nadzieję, że może reforma edukacji sprawi, że miasto nie będzie musiało podejmować się tak dużej i bardzo kosztownej inwestycji. Burmistrz wyjaśnił, że co prawda z 9 roczników podstawówek i gimnazjów robi się 8, ale uczniów w klasach ma być mniej, więc de facto trzeba stworzyć więcej grup. Też dąży się do zlikwidowania dwuzmianowości zajęć lekcyjnych, by dzieci nie musiały zaczynać szkoły po godzinie 12.
Do tego dochodzi nałożony na gminy obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych też dla 3- i 4-latków. Wszystko to wymaga zorganizowania większej liczby lokali. Tak zwana mała jedynka przy ulicy Partyzantów jest nie do uratowania. Ona musi zakończyć swój żywot, a tam jest 12 oddziałów i to na dwie zmiany. Więc po prostu przed nami usunięcie tego budynku i wybudowanie nowego. No taki jest nasz obowiązek. W sprawach różnych radni apelowali m.in. o remonty ulicy Wesołej, Spokojnej, Północnej i Ptasiej. Zostali zapewnieni przez włodarza, że w budżecie na przyszły rok znajdą się środki na wyremontowanie i odnowienie obelisku na placu przy Dębie Wolności, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. Burmistrz będzie również wnosił o zmianę organizacji ruchu na ulicy Podstoczysko, by na czas remontu stała się drogą jednokierunkową. Radny Tadeusz Malec pytał za to o gminny program rewitalizacji miasta. Został on przygotowany, przyjęty przez Radę, ale nadal nie uzyskał zatwierdzenia ze strony województwa mazowieckiego. Mamy tutaj problem i to poważny, ponieważ firma, która realizowała nasz program i który przyjmowaliśmy tutaj wspólnie, nie zrealizowała części umowy dotyczącej koniecznych poprawek, które mogą się w trakcie procedowania w wyższych instancjach pojawić. Terminem granicznym był 30 września. Myśmy już zrobili nawet wezwanie przedsądowe. No i niestety do dnia dzisiejszego program nie został poprawiony stosownie do potrzeb. I przed nami na początek droga administracyjnego dochodzenia, a jak nie poskutkuje, to droga sądowego dochodzenia. No pewnie środków finansowych, które zostały w ramach umowy i zgodnie z procedurami zapłacone. Mimo że program rewitalizacji dla miasta był już prawie gotowy, niewywiązanie się z terminu nałożonego przez województwo poskutkowało tym, że całą procedurę należy rozpocząć od nowa. Co prawda nie wszystko trzeba będzie zaczynać zupełnie od zera, bo dużo pracy już zostało w program włożone i sporo rzeczy opracowane. Ale trzeba trzymać się ustalonych w ustawie wymogów i terminów. Myślę, że my w te najbliższe pół roku, czyli do wakacji, powinniśmy mieć to uchwalone, bo tego niestety się nie da od strony proceduralnej przyspieszyć. Tam są terminy zagwarantowane. Na to 30 dni, na to 20 dni i tak dalej, i tak dalej. Jak to się złoży w całość, to niestety przed nami jest perspektywa uchwalania tego na Radzie pewnie na ostatniej sesji przed wakacjami. Burmistrz podkreślił, że zależy im, by dotrzymywać wszystkich formalnych wymogów, gdyż programy opracowane zgodnie z ustawą o rewitalizacji są lepiej punktowane w konkursach i mają większą szansę na uzyskanie dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.